Cześć, z tej strony Kamu, witam ponownie w Lost Ark. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie całkowite podstawy, zaliczyliśmy prolog, odmówiliśmy sobie Adventure Stone, skille, jak to wszystko mniej więcej działa. No i skończyliśmy na tym, że musimy się udać po naszego pierwszego mounta do jakiegoś tam nowego obszaru, z tego co kojarzę. Zaraz się tam udamy, ale na wstępie jeszcze tutaj omówię może kilka jeszcze dodatkowych rzeczy, które są dostępne dosyć wcześnie w grze. I to są m.in. Memory Chamber Achievementy, czyli osiągnięcia. Troszeczkę powiem może też o systemie kart, chociaż zostawię to może tak bardziej dokładnie na później. Tutaj tak tylko we wstępie sobie troszkę pogadamy o tym. I to chyba będzie tyle. Będziemy mogli lecieć sobie dalej z tymi zadaniami i rozwojem naszej postaci. A więc Memory Chamber, co to jest takiego? No może się tam przeniosę na szybko. To jest, słuchajcie, po prostu miejsce, w którym możecie sobie odtworzyć to, co już zaliczyliście w grze. Nawet zrobili do tego specjalne takie pomieszczenie, jak widzicie. Tutaj podchodzicie sobie do takiej księgi. No i wszystko to, co wasza postać przeżyła, możecie sobie tutaj wyświetlić. No tutaj jeszcze do tego momentu nie doszliśmy, to żeby nie, za bardzo nie spoilerować. No i właśnie mamy Meeting Armen, jak poznaliśmy Armena, czyli te sekwencje takie filmowe tutaj będą, tak? Będziemy mogli je sobie odtworzyć. Tu są jeszcze takie zakładki, no jest tego trochę. Fajna opcja dla tych, co chcą sobie coś przypomnieć, jeszcze raz zobaczyć, to jest to zawsze dostępne. Dobra, wróćmy do miasta. I zerkniemy sobie teraz na system osiągnięć, bo to jest dosyć ciekawe tutaj w Lost Ark. Oczywiście te osiągnięcia są na całe wasze konto. No i jak w takich grach bywa, są to różne zadania jakieś tam ogólnikowe, zdobyć jakiś poziom, tak, gdzieś tam dojść, przejść jakiś moment w fabule. Ale to, co jest ciekawe, to za każde osiągnięcie dostajecie trochę tego doświadczenia na konto, tak, tego fioletowego. Dodatkowo często są właśnie jakieś tytuły, a same tytuły, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, troszeczkę wpływają na wasze statystyki. A tu zobaczcie, na przykład macie kartę legendarną Armen. O kartach za chwilę. Kartę. Czasem tutaj są też inne rzeczy. Czekajcie, czy zobaczę jakieś inne rzeczy, czy mi się coś... O, są, widzicie, kryształy na przykład tutaj, 10 sztuk. Także no warto, warto tutaj za life skille, tutaj widzę, nazywają się w naszej zachodniej wersji trade skille. No bo w zasadzie też poprawna nazwa, bo na nich da się zarobić, tak? Zobaczmy, gdzieś jeszcze będą jakieś kryształy, coś tu widzę, że nam progres zalicza. No na przykład w przypadku Gunnera, tutaj widzę, Gunner jest chyba też odpowiednikiem tutaj Gunslingerki w achievementach. O, macie na przykład level 50 zdobyć, jak zdobywamy 10, 20, to też już coś tam dostajecie tego doświadczenia, także warto, no warto nawet niekoniecznie skupiać się na tym, ale czasem zwrócić uwagę, czy dziś jakiś achievement nie jest bliski uzyskania jakiejś nagrody i może skupić się na jego dokończeniu, tak, jeśli nie wymaga to jakiejś większej ilości pracy. No a jeśli ktoś z was lubi robić te dodatkowe wyzwania, zaliczać te achievementy, to no, będzie miał masę tutaj rzeczy do robienia w Lost Ark. Za rajdy, achievementy, no jest tego sporo. Warto sobie na to zerknąć od czasu do czasu. Dobra, obiecałem jeszcze powiedzieć troszeczkę o kartach. Tak wygląda to okno. I w trakcie waszej rozgrywki, jak widzieliście, na przykład za achievementy możemy dostać jakieś karty. Czasem jakiś quest wam da kartę. Czasem jak zdobędziecie wyższy poziom lojalnościowy z jakimś NPC-em, on też wam może wręczyć nagrodę. Kartę. Czasem po prostu te karty są nagrodami za zabicie jakiegoś bossa, albo w Adventure Book możecie dostać, albo za jakieś przedmioty kolekcjonerskie, których uzbieracie, trochę dostaniecie jakieś karty, tak? Także źródeł pozyskiwania tych kart jest wiele, ale omówmy sobie tak szybciutko to okno. Tutaj macie karty, sety w zasadzie kart, jakie są dostępne i jak zdobędziecie na przykład cały jakiś set, to będziecie mogli sobie tą kartę przenieść tutaj i aktywować funkcję tego setu, tak? Tu sobie możemy podejrzeć, jakie efekty ma na przykład dany set. I tu jakbyśmy mieli te dwie karty, dostalibyśmy, z tego co tutaj nam podaje info, 5% odporności na wszelkiego rodzaju obrażenia elementarne, tak? Czyli jakbyśmy te dwie karty wrzucili tutaj, do tego środkowego okienka i zapisali,
to byśmy mieli tą odporność tutaj wyświetloną po prawej stronie z kolei, że ona jest aktywna. Jeszcze do tego wrócę, do tego systemu kart, może jako oddzielny materiał, jak już będę miał trochę tych kart, żeby wam pokazać to dokładnie, jak to działa. W środkowym okienku macie z kolei takie sety jakby pomniejsze, które po prostu są aktywne zawsze, jeśli te karty już zdobędziecie. Czyli na przykład, jeżeli mamy te dwie karty, Vivian i Luther Castlenary, to aktywuje nam się tutaj bonus dominacja plus 1. I on będzie aktywny, będzie się tutaj po prawej stronie wyświetlał. Im więcej takich mini setów zdobędziemy, to tutaj wszystkie te bonusy będą się tutaj zliczać i będą tutaj wypisane, co jest aktualnie aktywne. Czyli to jest takie łatwiejsze troszeczkę, tak, do zdobycia te sety. Po prostu trzeba te karty mieć, nie trzeba ich tam wrzucać do setu. Tutaj jeszcze jest okienko Enhanced, czyli okienko, w którym będziecie mogli zwiększać poziom tych kart. Ale to już sobie zostawię, o tym jak to się robi i jak to wygląda, to powiem więcej w oddzielnym materiale, który będzie może dedykowany tylko i wyłącznie właśnie temu systemowi. Tym bardziej, że w sumie, tak wam powiem, sam system kart jest bardziej nastawiony na endgame, bo te statystyki, które się otrzymuje, to nie są duże ilości tak naprawdę. I nie warto się przez większość czasu, przynajmniej na początku grania w Lost Ark, skupiać na tym. Ot, dostajecie jakąś kartę, fajnie, dodajcie sobie ją do kolekcji, ale nie skupiajcie się na razie na tym. Bo i tak, żeby uzyskać tam większe efekty, to trzeba tych kart i setów mieć naprawdę od groma. Dobra. Lećmy sobie może do tego nowego obszaru, tylko użyjemy sobie chyba tripoda. Przeniesiemy się tam szybciej. Ale fajnie, tutaj tyle tych ludzi biega. A właśnie może jeszcze jedną rzecz zrobimy, bo wiecie co, wejdziemy sobie do cash shopu. Jezu, gdzie to jest teraz? Account chyba. A nie, store, no co ja tak szukam, a to jest po prostu po lewej stronie, no właśnie. I kupimy sobie chyba tego peta jakiegoś, wiecie? Bo ja nie wiem, czy on będzie tutaj w becie, bo mamy tyle tych kryształów, 40 tysięcy, to może sugerować nam to, że tych petów tutaj w becie nie dostaniemy za questa. Ale w samej grze obstawiam, że będą. No i co tu mamy? Jakiegoś Helgarona, jakiegoś ptaszka, jakiegoś robota. Tak wygląda. No to właśnie widzieliśmy, że gracze biegają z tymi petami, chyba też się decydują na zakup. Tu jakieś dodatkowe gadżety, nawet nie będziemy wnikać w to, co to jest, bo za dużo byśmy tutaj czasu na tym zmarnowali. Dobra, weźmy, pety sobie zaznaczmy. Zakładkę. No, jakiś zając. No dobra, może tego robota sobie weźmiemy czarnego. O. Dobra, baj. Niech będzie. Okej. Okay. Claim. No tutaj przypominam, że oczywiście to, co w tej becie robimy, to na pewno będzie już niedostępne później, po launchu premierowej wersji gry. Wszystko to stracimy, także dlatego nam też tutaj Amazon daje te kryształy. A myślę może, a nie, wiecie co, ze skinem sobie na razie dam spokój, żeby wam później pokazać, jak te wyglądy tych podstawowych przedmiotów też się zmieniają z czasem. Jak macie coraz lepszy przedmiot, one też się zmieniają z wyglądu, naprawdę fajna sprawa. Może potem się skuszę na jakiś pancerz. No tutaj jeszcze tak wam dorzucę info, że macie tutaj opcję currency exchange. Jest zamknięta na tą chwilę, ale tutaj będziecie mogli właśnie wymieniać sobie te fioletowe kryształy na złoto i odwrotnie, tak? Także tak na szybko takie info. Dobra, mamy tego peta. Gdzie on jest? W inwentory jest. Tak, tak, poprosimy. Jest, mamy. O, ale on wielki jest, kurde, mol. No i będzie za nami biegał. Teraz szybko Alt-P i tutaj macie menu peta. I tak jak już mówiłem, pety mają też dodatkowe funkcje. Oprócz tego, że bazowo podnoszą wam loot, to możecie aktywować taką aurę, która daje, odblokowuje wam te dwie umiejętności, które tutaj macie wyświetlone. Tutaj w przypadku tego peta mamy redukcję obrażeń o 3%. I zwiększa nam dominację o 8%. Za 120 fioletowych. No dobra, może później to aktywujemy. Nie chcę za bardzo teraz wydawać tych kryształów, które dostaliśmy od Amazona, ale też jak widzicie, dodatkowe funkcje to na przykład inventory peta, dodatkowe. Ono się tutaj pojawi w waszym inventory, tutaj po prawej stronie. O, jak aktywujecie sobie te funkcje peta, to będziecie mieli po prostu więcej slotów, tak?
Możecie na przykład mieć też zdalny dzięki temu dostęp do waszej przechowalni, przydatne, do domu aukcyjnego, gdzie sprzedajecie przedmioty, wymianę z innymi graczami prowadzicie, do poczty, którą normalnie macie tutaj. A właśnie, czegoś nie odebrałem. A, tych skrzynek. Zalogowanie. Dobra, tutaj sobie skasujemy te wiadomości. Co jeszcze? Macie zdalną naprawę, upeta, naprawę narzędzi do life skilli, czyli na przykład waszego tam toporu, czy wędki i tak dalej. No jest tego trochę, bardzo przydatne w sumie, więc przypominam, to te funkcje peta są aktywne, jeśli aktywujecie sobie tą aurę. U nas na zachodzie tak to będzie działać, bo w wersji koreańskiej i rosyjskiej to bodajże trzeba chyba zapłacić oddzielnie za aktywację tego. Szybko sobie tylko jeszcze rozwalę ten kapelusz, żeby mi tu miejsca nie zajmował. Dobra, i lecimy. Aha, jeszcze zerknę szybko, jak się wymienia tutaj te umiejętności u peta, od razu o tym też powiem. To właśnie podchodzicie do tego NPC-a, nad którym się zastanawialiśmy w poprzednim odcinku. Bierzecie tego peta sobie tutaj i macie. O, akurat stać mnie na to, więc może sobie spróbujemy. Pokażę, jak to wygląda. 7 kosztuje tylko. To spróbujmy sobie tą może dominację zmienić na przykład o krytyk. To by było fajne. No spróbujmy. Change. No proszę. O, proszę. 8% krytyk. Bierzemy. Bez zastanowienia. No elegancko. O. Powiedzicie, mamy możliwość dostania od 2 do 10%, to trafiliśmy całkiem wysoko. Jest taki troszeczkę element losowy w tym. W porządku, pasuje nam, niech będzie. Tu jeszcze możecie sobie z tym NPC-em pogadać o tym, tak? O petach, dowiedzieć się co nieco, jak znać angielski. Bardzo fajne. No ale dobra, lecimy sobie w takim razie po tego naszego pierwszego wierzchowca, nie? Aha, co ja robię? Nawet zapomniałem, że nie trzeba podbiegać do tych triportów. Taki mój błąd. Lecimy tutaj. Ostatnio skończyliśmy. No tak, tak. Za każdym razem te animacje grania na instrumencie niestety będą wyświetlane. Mówię niestety, bo z czasem ta melodia może zacząć was wkurzać. Nie? No mnie osobiście jeszcze nie wkurza. Ale to tak od razu ostrzegam. Dobra, tu mamy zagadać. Tu jeszcze mam jakieś questy poboczne mi zostały. Supplies may not be enough. I've just finished studying the grave robbers. Dobra, i prowadzą nas teraz tutaj. To ta mapa jest w połowie wyświetlona, to macie takie strzałki po prawej. Ona się jeszcze powiększy, ta mapa, także spokojna głowa, tu jeszcze nie jest koniec terenu. Zróbmy sobie szybko tutaj te questy, to jakieś torby muszę podnosić. O, żeśmy sobie tego skilla trochę poprawili ostatnio. Dobra, weźmy to szybko, zanim zaczną do nas strzelać. O, nowe portki. Zaraz sobie założymy. No to jest w sumie całkiem mocna umiejętność, tylko trzeba trafić. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj te skille, jakie macie na pasku. Zwróćcie uwagę, na przykład pod klawiszem E mam Quick Step. I on ma takie dwie strzałeczki, tak? I to się nazywa combo. Macie napisane u góry przy skillu combo. Na czym to polega? Że klawisz po prostu, żeby w pełni wykorzystać potencjał tego skilla, musicie ten klawisz wcisnąć dwukrotnie, tak? Zobaczcie. Robi taki wślizg postać, niech to skill się odnowi, pokażę wam jeszcze raz. Robi taki skill i jak za drugim razem wciskacie, strzela dopiero, tak? W tym przypadku tego skilla akurat. Bo zobaczcie, nacisnę raz i tylko postać zrobiła wślizg, nie? Czyli technicznie możecie ten skill też wykorzystać jako taki przyspieszacz trochę, żeby od kogoś odskoczyć, na przykład w PvP, tak? A teraz zrobię jeszcze raz, nacisnę dwa razy. Widzicie? I strzeliła. I tak samo te pasywne atrybuty, które zmieniacie tutaj przy umiejętnościach, na przykład jak mamy właśnie ten combo Quick Step, one czasem mogą zmienić kompletnie działanie tego skilla. Że na przykład ta postać mogłaby ślizgać dalej, albo strzelać jakąś serią, a nie pojedynczym wystrzałem na końcu tego skilla, na końcu tego combo, tak? To jest bardzo ciekawe. Dodatkowo są też skille, które na przykład wymagać mogą przytrzymania klawisza. Czyli na przykład, że ładuje się ten skill jakoś dłużej, albo puszczenia klawisza w odpowiednim momencie też przy okazji. Czyli na przykład są takie umiejętności
od snajperki, że wymagają puszczenia skilla w odpowiednim momencie, żeby trafić w idealny moment. I wtedy ten skill po prostu strzela mocniej, tak? Bardzo, bardzo fajnie to jest zrealizowane. Dobra, to zaliczymy sobie te wszystkie poboczne. No i okej, lecimy z głównym. Dobra, musimy jeszcze tam polecieć na zachód znowu. Tutaj widzę, jeszcze mam dodatkowo, wcześniej zdobyliśmy taki przedmiot, który się nazywa Sweetness Rope. I to są po prostu takie przedmioty do szybkiego użycia, jednorazowe, tak? Tutaj mam chyba 3 sztuki tego akurat. I na przykład ten przedmiot, jak tutaj jest podane, przyspiesza nam prędkość ruchu na 12 sekund o 40%. No i zobaczmy, jak to działa. Jeden, o. Widzicie? 10 sekund jeszcze do końca. Tu wam wyświetla tego buffa nad umiejętnościami, nad paskiem życia. I tych przedmiotów jest trochę. Tam są później jakieś granaty, które możecie wykorzystać do zwiększenia swojej mocy DPS, tak? Na jakiegoś bossa je trzymać. Są przedmioty, które na przykład dają wam chwilową nietykalność i tak dalej, i tak dalej. I możecie je sobie tutaj przypisywać. Zresztą nie tylko to. Możecie przypisywać sobie też na przykład te piosenki na ten pasek po prawej stronie. Albo powiedzmy mounty też możecie sobie tutaj wrzucić. No zrobię to za chwilę może. Pokażę wam tak na szybko. Sheet music i zobaczcie. Song of Escape przeciągam sobie tu na przykład na 9, nie? Nie będę szybko tego używać teraz. Tak samo możecie sobie... Nie, mounta jeszcze nie mamy, to nie mogę, ale sobie potem wrzucimy mounta. Bo same skille, jak widzicie na dole po lewej, one są pod klawiszami Q, W, E, R, E, A, S, D, F, nie? A po prawej stronie macie pod numeracyjnymi 5, 6, do 8 i tak dalej, i tak dalej. F1 i numeryczne. Także bardzo, bardzo fajnie to zrealizowane, bardzo wygodnie. Macie też dodatkowe zakładki zresztą. Presety, które zmieniacie klawiszami Ctrl W do Ctrl R. Także dużo, dużo rzeczy sobie możecie tutaj poustawiać na tym pasku umiejętności. No, widzę, tutaj ktoś już na mauncie śmiga na swoim wymarzonym koniu. O, jest, będziemy mieli swojego. Proszę bardzo, mounty odblokowane. Weźmy sobie może białego. O, też nowa broń. Fantastico. Nowa broń lepsza, lepsza. Jeszcze te gacie muszę założyć, to szybko. Portki i pukawka. No już item level trochę większy. A ja sobie nie ustawiłem tytułu. No to jest taki smaczek, te tytuły. Możecie sobie ustawić, ale one wam tutaj nie zmienią tych statystyk. One domyślnie po prostu. Jak już zdobędziecie tytuł, to wam dodaje tych statystyk od NPC-ów, tak? Tutaj mamy Wisdom akurat o 4 zwiększony dzięki tym dwóm tytułom. Ale możemy sobie ustawić na przykład żółwia. O, będę miał teraz przy moim niku będzie się pojawiać, że jestem żółwiem. No nie wiem, co to miałoby oznaczać, bo akurat mam też turbo w niku, także może nie jestem aż tak wolny jak żółw. Weźmy sobie tego konia, aktywujmy. I teraz tak. Alt V. I macie. Tutaj macie mounty. Wrzucimy go sobie od razu. Może pod piątkę, tak żebym miał go bliżej palca. Aktywujmy go sobie. Jest. Brawo. I tutaj widzicie, macie też ciekawostka na dole. Skill bar wam się zmienia. Bo macie dismounta skill, czyli schodzimy z konia. Ale niektóre mounty, to wam dozupełnię, będą miały też swoje umiejętności. Możecie tym koniem też skakać, tak jak robicie i wejda postacią, tak samo możecie od czasu do czasu co paręnaście sekund skoczyć tym mountem. Na przykład pamiętam, że jaszczur ma pod klawiszem Q umiejętność takiego rusha, tak? Przyspieszenia lekkiego, bardzo fajne. Będziecie z tego często korzystać. Dobra, lecimy tam na dół, przy okazji sobie aktywujemy tego triporta drugiego, bo żeśmy tego wcześniej nie zrobili. No nie byliśmy tam akurat. Tutaj bandyci biegają. Może spróbuję też jakiegoś mobka zabijemy, trudniejszego jak się trafi po drodze. Żeby nam się zaliczył może do tej księgi. Dobra, o, na małcie jak widzicie też możecie sobie przebiegać przez tego triporta i szybko naciskając klawisz G go aktywować. Co to jest? Myślałem, że mogę to aktywować. Dobra, każą nam iść tutaj.
do siedziby bandytów bodajże. Także mamy kolejną instancję fabularną. Postaram się tutaj w tym odcinku jeszcze odblokować ten system lojalnościowy z NPC-ami, żeby wam to na szybko pokazać. I może zaliczmy sobie pierwszą instancję, dungeon jakiś taki. Bo to chyba będzie niedaleko. A ciebie, kochany, z shotguna. No nie, 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 nie tam. Troszeczkę miałem tą grę, jeśli chodzi o serwery rosyjskie, odstawioną i nie jestem przyzwyczajony teraz do tego operowania myszką. Ale idzie się spokojna głowa. Nawet jeżeli przychodzicie do Lost Ark z jakichś normalnych MMO, gdzie wiecie, gracie w tym widoku TPP i ten widok tutaj rzut izometryczny wam nie przeszkadza z góry, to szybko się przyzwyczajicie tutaj do operowania tą myszką. Naprawdę jest to płynne, fajnie to zrealizowane jest. Better be worth it. I heard the Kolsch Valley gang thinks they found it. Better not. I want that reward. No. No tak, zauważyli nas. Looks like we've got an eavesdropping rat. You ain't leaving here alive. No elegancko. No to będziemy mieli taką potyczkę właśnie z małym bossem. No widzicie, już się troszeczkę zmienia to, ma swoje umiejętności, które nam tutaj gra troszeczkę podświetla. Jakiś czerwony pasek się pojawia, że boss zrobi szarżę, tak? To jest taki jakby wstęp do dungeonów, gdzie te bossy będą miały już troszeczkę więcej tych umiejętności, a potem na rajdach to już będziecie musieli naprawdę znać mechanikę bossów, wiedzieć czego omijać, co omijać, znaczy się. Jaka umiejętność może was nawet na jedno uderzenie zabić, tak? To jest, to będzie możliwe. Okej, no i też nam... That guy will leave us alone. Dobra. Troszeczkę informacji też zdobyliśmy o tej tablicy, tak? O tym fragmencie tablicy z kościoła. Ale teraz ciekawa rzecz. Możemy dobiec sobie teraz do wyjścia z tej instancji, ale możemy też użyć, zobaczcie, Song of Escape, tak? I teraz nas automatycznie do wejścia do tej instancji przeniesie. Tak samo możecie to zrobić w dungeonach, rajdach i tak dalej. Przydatne bardzo. No i tak to działa właśnie. Przyspieszy nam to troszeczkę, bo nie musimy biec z powrotem, tak? Tam nic już by nie było w tej instancji. Ale też ciekawa rzecz, że widzicie, że nawet te instancje małe, fabularne, gdzieś na mapie, one mogą mieć jakiegoś bossa. To jest naprawdę takich sytuacji bardzo dużo w tej grze. Może się trochę podleczę, bo trochę oberwaliśmy. No, Gunslinger to oczywiście jest trochę krucha postać, tak? Z racji tego, że walczymy na dystans, trzymamy się troszeczkę na bezpieczną odległość, to mimo wszystko możemy mocniej przez to oberwać, jeśli już coś do nas dobiegnie albo coś nas trafi. O, mamy jakiegoś oznaczonego tutaj potworka. Może będzie do księgi. Bardzo często właśnie te mocniejsze potwory się zaliczają do tej książki. No zobaczymy, jest czy nie. No jest, zaliczyło nam. No i teraz zobaczcie, otwieram księgę, jest odptaszkowany Toxic Claw Explorer to był. I tak samo nam tutaj troszeczkę procenty podskoczyły, także elegancko. I tutaj u góry, po lewej stronie, jak macie srebro, obok jeszcze macie takie coś jak piórka rezurekcji. No i jak nazwa wskazuje, to te piórka was po prostu wskrzeszają. Jesteście w jakiejś instancji, zdarzy wam się zginąć, to macie opcję użyć tego piórka, żeby nie teleportowało was gdzieś na początek, czy nie daj Boże do jakiegoś miasta, czy gdzieś, to używacie sobie tego piórka, jeśli macie. Tych piórek na początku na pewno nie będzie wam brakować, bo dostaje się ich, jak widzicie, na przykład za tutaj na początku, za pierwsze 10% Adventure Toma do tej lokacji 10 piórek dostaniecie. Tak samo za jakieś questy czasem, za inne rzeczy można je dostawać. Gra jest pod tym względem bardzo urozmaicona i stara się nagradzać graczy za różne aktywności.
We've located the object in Kolsch Valley. Let your guard down. Even destroy the tripod. Dobra, wreszcie, no nie, czekajcie, musimy, no dobrze idzie, no dobrze idzie, no o, tu już widzę na mapie, macie taką ikonkę Toxic Low Cavern i to będzie, to jest ikonka dungeonu. Będzie nasza pierwsza, taka większa instancja, no chyba myślę, spokojnie ją sobie zrobimy w tym odcinku. O, na mapie jeszcze mamy oznaczonego mocniejszego przeciwnika, to od razu go sobie zaliczmy. A, dostaliśmy trochę tych serduszek, o, jest też... Kolejny przedmiot kolekcjonerski, zaliczony, jeden z 25 znowu, Plague Spores. Tutaj jeszcze mała korekta, bo w poprzednim odcinku powiedziałem, że trzeba 25 wszystkich zebrać, żeby tutaj dostać progres procentowy. To nie jest prawda, pomyliłem się troszeczkę, bo nawet jak dostajecie jeden, to wam zalicza ten ułamek procenta. Także zawsze coś, jakiś progres jest, tak? No, mamy kolejny punkt widokowy przy okazji, sobie zaliczymy. Warto, jeśli już coś widzicie, to róbcie to, tak? To naprawdę nie zajmuje dużo czasu i tutaj się nie zgadzam przy okazji z innymi twórcami, którzy sugerują graczom, nawet jeżeli wam się jakoś śpieszy, żeby pomijać tutaj takie elementy. O, Moko Kosit też leży. Dlaczego? No bo jak widzicie, jak już mówiłem nie raz, te questy, nawet poboczne, są tak zrealizowane, że progres tych questów jakby jest powiązany z tymi głównymi. To znaczy, tam gdzie biegniecie za głównym questem, tam często kończy się quest poboczny. Także naprawdę nie śpieszcie się, róbcie sobie wszystko, co robicie, co jest po drodze może tak, głównego questa. Na przykład tutaj macie, gdzie robimy główny questu, ale zaraz obok jest też jakiś żółty wykrzyknik z pobocznym. Tak, że weźmiemy go sobie. No i zobaczcie, jedynka, dwójka obok siebie zaraz na mapie. Wszystko jest obok siebie. Dlatego nie rozumiem tego kompletnie, że niektórzy twórcy sugerują, abyście pomijali te zadania. To nie jest naprawdę potrzebne. No chyba, że naprawdę już robicie jakiegoś speedruna i tak wam zależy, żeby być, nie wiem, jednym z pierwszych, którzy dobili maksymalny poziom, tak? Wtedy róbcie sobie tylko główne wątki. Ale ja zawsze jestem zdania, że należy się cieszyć tymi grami powoli, zwłaszcza jeśli wam się bardzo podoba, bo tak się szybko też możecie wypalić, dojdziecie szybko do końca i co? Zaliczycie endgame, zasmakujecie tego endgame'u i potem wszystko, co na początku było, będzie za proste, tak? A na przykład przypominam sobie, jak tutaj macie Adventure Tommy, macie tego world bossa Rudrika. Jak go pierwszy raz spotkałem na rosyjskim serwerze, kiedy levelowałem, to pamiętam, że walka była po prostu bardzo emocjonująca, bo był wielkim wyzwaniem dla mnie. Trafiłem tylko na drugiego gracza, który był miał podobny item level co ja, czyli pasował do tego terenu, gdzie byliśmy. I ten boss po prostu był wyzwaniem. Naprawdę czuło się satysfakcję z pokonania go, także... Naprawdę, naprawdę. Polecam po prostu grać sobie swoim tempem na spokojnie. Chcę tylko tutaj zabić jeszcze tego ptaka. No nie, poczekajcie, bo jeszcze nie zaliczyłem głównego questa. Chyba tych gości trzeba zabijać. Tak jest. No jak widzicie, troszeczkę Gunslingerem jest tutaj roboty. Jeszcze mam mało skilli, tak przy tej okazji zaznaczę, nie? Mam jeden z shotguna skill, jeden ze snajperki, także tak czy siak nie mam tutaj jeszcze dużo tej rotacji. Huch, ale ten shotgun to ma takie walnięcie. Dobra, jeszcze jednego, może oni gdzieś będą tutaj. O, jest jeden. Pet mi fajnie podnosi tutaj to srebro i te przedmioty, już nie muszę za tym biegać. Mam rękawice też lepsze, to może od razu załóżmy. No i dobra. No i widzicie, quest poboczny zrobiliśmy, był zaraz obok i lecimy dalej. Będzie przy okazji triport nowy i może nas pokieruje teraz do tej instancji. Byłoby fajnie, bo byśmy sobie zaliczyli jeszcze w tym odcinku instancję. Ohoho, i mamy poziom elegancko, proszę państwa. Szybko sobie coś ulepszymy. Uuu, ekwilibrium się odblokowało. Słuchajcie, rewelacyjny skill. Od razu go sobie bierzemy na kolejny poziom. Zaraz wam pokażę, jak on działa. I co mamy? Attack speed, prędkość ataku, krytyk. Dodge rate to raczej pod PvP by się bardziej nadawał. Dobra, weźmy sobie może te krytyki.
Sama nazwa Skilla też bardzo wskazuje fajną animację, prawda? Equilibrium, jak ktoś widział film. Tak, dużo jest też nawiązań do filmów, do wszystkiego, co znacie z naszej rzeczywistości. Naprawdę gra ma tyle pomysłów na siebie tutaj. Twórcy byli genialni po prostu, tworząc ten tytuł. Dobra. Coś jeszcze sobie zwiększę po jednym punkcie może. To jest dosyć mocne na początku. Meteor Shower też sobie weźmiemy. Zwiększymy na trzeci poziom na razie. Dobra. I zobaczcie Equilibrium, jak to wygląda. Rewelacja, co? I później, jak będziecie mieli te pasywki kolejne tego skilla, ten skill może kompletnie zmienić swoje działania. On na przykład może tymi pistoletami strzelać dookoła siebie, tak? A on na przykład wzmocnić sobie strzelanie do przodu. Zmienia się też czasami po prostu wygląd tej animacji. Dobra, tutaj mamy ten główny. No nie, jeszcze mamy tutaj małą instancję fabularną do zaliczenia. To sobie szybko zrobimy. Tutaj jeszcze jedną rzecz wam powiem odnośnie eksploracji tego całego terenu. Czasem, jak podejdziecie na przykład do jakiegoś dziwnie wyglądającego przedmiotu i jest tam, pojawi się klepsydra, że możecie coś przeczytać, podnieść, to są takie znajdźki dodatkowe, które macie tutaj. Hidden story się nazywają. I po prostu podchodzicie do tego przedmiotu, który gdzieś tam zobaczycie, przeczytacie go i może wam tutaj zaliczyć. Na przykład The Hidden Past of Varud. Może wam zaliczyć i dodać wam punkt do charyzmy, tak? Do tych parametrów tam od lojalności z NPC-ami. Czasem to jest tych przedmiotów kilka do znalezienia na różnych mapach, a czasem tylko jeden. I one mogą być w miastach, one mogą być gdzieś tutaj podczas eksploracji. O, przy okazji dostaliśmy piórka, weźmy je sobie od razu. Widzicie, mamy 10% już zaliczone tutaj. Eksploracji, fajnie, fajnie. Czekajcie, czy to piórka? Aha, musimy, dobra. I jeszcze jedna rzecz, właśnie. Teraz aktywowałem sobie jedno piórko, jak widzicie, doszło mi tutaj do 20, dodało 21. I jak tutaj aktywujecie te przedmioty i macie ich kilka i chcecie na przykład teraz te wszystkie piórka, to macie na dole napisane, że możecie z altem użyć seryjnie. Wszystkich 9. Obciskacie alt, prawy przycisk myszy i go. I wszystkie wam dodało z automatu. I to się tyczy na przykład wszystkich duplikatów danego przedmiotu. Albo jak macie jakieś skrzynie, gdzie jest kilka pakietów sztuk złota na przykład, czy srebrników, to też możecie z tym altem tego użyć i wszystkie wam natychmiastowo dodaję. Tak samo karty, jak wam się trafi kilka. Bardzo wygodne. O, już tutaj mamy zaliczony ten quest poboczny. Tutaj nam sugeruje, żeby wrócić znowu. Podkreślam to. Quest poboczny mówi nam, że musimy tam wrócić, ale zrobicie ten główny, tą instancję fabularną jeszcze i tak pewnie was pokieruję za chwilę, żeby tam wracać do tego punktu. Ale naprawdę z wielką przyjemnością mi się to przechodzi, nawet nie chce mi się przyspieszać dosłownie tych przerwników wszystkich, to jest tak piękne. Ta gra jest tak dopieszczona na takim poziomie. No też nic dziwnego, prawda, no czekaliśmy tyle lat na to. No i zobaczcie, no, przerwniki od razu też. You ain't going nowhere. Get up, boys. Ups. Nieprzyzwyczajony jestem, że lewym się biega, a prawym się strzela. Dobra, Equilibrium, jeps. Rewelacja skin. Dobra, może ciebie, bydlaku z shotguna i ze snajperki. No i bum, nie ma go. Adventurer, are you okay? Robbers are after the tablet piece? What do they want it for? That's one popular hunk of rock. You're too late. I already gave it to the boss. You'll never get it from our demon. A demon. I feared as much. This curse is far too powerful to be human in origin. We must find whoever these robbers are working for. Let's find the warden of the Kolsch ruins. Maybe they can point us in the right direction. Ale fajnie, jak to jest już tak naprawdę po angielsku dobrze przetłumaczone, to fajnie tutaj też
tą historię tak dokładnie poznawać. To tłumaczenie wersji rosyjskiej nie było złe, tak? Ale były tam pewne rzeczy, których się trzeba było domyślać, bo czasem coś było jak z translatora momentami tłumaczone. Oczywiście nieoficjalny patch, więc nie ma co mieć pretensji do twórców gry czy Amazona, tak? No mieliśmy wyjście dosyć blisko, to sobie wyszliśmy tędy. No i zobaczcie, quest główny kończy się tam, gdzie kończy się ten poboczny. Mocniejszy potworek. No dobra, ale nie będziemy tutaj się zatrzymywać przy każdej okazji. Naprawdę tę grę można podziwiać. Każdy zakamarek, każdy zakątek, zatrzymywać się, patrzeć jak to wygląda. Ale nie będziemy przesadzali, bo czas leci. Mamy tylko tydzień. Ja tu w zasadzie muszę większość rzeczy ponagrywać w ten weekend. Także mam jakby jeszcze trochę mniej czasu, też praca. Dobra, i trzy nas pokierują teraz do instancji. Dostaliśmy też granaty. Granaty i mamy co? Protective Bomb. Aha, daje nam jakąś tarczę. Jest, idziemy do instancji. Super, 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 lecimy. Także zaliczymy sobie pierwszy dungeon. Będzie znacznie dłuższy niż ten co był w prologu. No nie dziwota, tak? Znowu widzicie, mamy też takiego questa, który się pojawia, żeby ubić jakieś potworki. Możemy tutaj sobie z innym graczem to dokończyć. No czemu nie? Czemu nie? Nagrody nie zaszkodzi trochę wziąć. Dobra, jeszcze parę. Ach, te animacje, rewelacja, no rewelacja. Tu jest jakiś mocniejszy. Bum. O, też zaliczył się do księgi, super. No i mamy, słuchajcie, pierwszy dungeon. Jest, okienko aktywacji dungeon. No i teraz macie możliwość. Tu wam wyświetla po lewej stronie wymagany poziom item level. Mamy spokojnie przekroczone, mamy 60, wymaga 50 i po prawej stronie macie poziomy trudności. A jak widzicie, poziom trudności hard daje wam troszeczkę lepsze nagrody. Ja z tego co zauważyłem, nie wiem jak będzie teraz, ale w wersji rosyjskiej gry ten hard naprawdę nie jest trudny. Nawet jeśli idziecie solo w tych fabularnych dungeonach. Ja tutaj dla demonstracji też oczywiście pójdę solo, żeby nie przyspieszać żadnych przerywników. Bo też kusi mnie tutaj ta nagroda tego epika. Naprawdę ani razu nie miałem na wersji rosyjskiej problemów z poziomem hard. Macie też przycisk matchmaking, możecie sobie kogoś losowo dobrać, jeśli akurat nie macie z kim iść. No dobra, wchodzimy solo na hardzie, zobaczymy jak to pójdzie. Accept. Dostaniemy przy okazji epicki pancerz, no czemu nie? No i macie tutaj oddzielną mapę zupełnie, ale klimat fajny. Od razu też mówię, że w tych dungeonach mogą być znajdźki, mogą być na przykład jakieś części do jedzenia potrzebne, jakieś żarcie, które jest wam potrzebne do zaliczenia tutaj w Adventure Tom, albo mogą być Mokoko Seeds pochowane gdzieś. W zasadzie Mokoko Seed, te nasionka są prawie w każdym dungeonie, tak mogę powiedzieć od razu śmiało. Odważnie, bo nie jestem 100% tego pewien, ale przynajmniej na rosyjskiej wersji były w prawie każdym. Zerknę sobie tu jeszcze. Warto tutaj te zakamarki zwiedzać. Jak widzicie też dungeony się tak przechodzi takimi stopniami. Tutaj nam dają cel na przykład teraz pokonać tutaj tych bandziorów. Jeszcze dwóch. Jeszcze trochę. Ale walnęła ta snajperka, dobra. I teraz możemy lecieć sobie dalej. No, dosyć długi ten dungeon. Zginiesz. Dobra, w to trzeba chyba strzelić. Nice. Troszeczkę się rozglądam za tymi Mokoko, ale wiem, że i tak nie będę ich podnosił, to jest taki odruch, wiecie. O, mały minibosik. O. Myślałem, że ładuję jakiś atak. Kurczę, trochę obrywam. Może przesadziłem z tym hardem? Zobaczymy na bosie. No nic, jak zginę.
Zresztą, wiecie co? Dam się zabić tutaj tak na chwilę. Niech mnie szybko zabiją. Pokażę wam, jak działają te piórka wskrzeszania. No, dziabnijcie mnie jeszcze trochę. Nie chcemy się leczyć. O, i macie. Instant Resurrecta macie tym piórkiem właśnie, macie Base Resurrecta i tu was cofnie po prostu do wejścia. Albo możecie wyjść z instancji. No ale mamy piórko, to używamy sobie piórka. Dobra panowie, ale my już tutaj wam forów nie będziemy dawać. Także zdychajcie. Dobra. Może troszeczkę ich zacznę grupować, żeby to szło w miarę sprawniej. I sru equilibrium. mega. No Gunslinger to Gunslinger, tak? Czyli piw-paw, ale niektóre skille mają naprawdę przywalenie, zwłaszcza ze snajperki później jak zdobędziecie. Co tu jest? Czyżby tutaj było ukryte moko gdzieś? Wejdźmy sobie. No taka ciekawostka właśnie, o jest, widzicie? Nawet dwa. Czyli zobaczcie na mapę, jesteśmy tak jakby poza mapą. Czyli taki sekrecik, tak? Warto zaglądać w te miejsca. Jest drugie, też podnieśmy od razu, jak już jesteśmy. No pamiętajmy, zawsze dostajecie tutaj ten poziom konta za to i to całkiem sporo. 180 już nawet tutaj dostajecie za Mokoko. No będą takie ukryte zakamarki gdzieś, za ścianą, gdzieś jakiś tunel będzie, coś. Czasami jest wymagane, żeby zabić wszystkie potwory do tego momentu, żeby się odblokowało jakieś przejście, tak? Są na internecie poradniki, są z mapami do tych rzeczy, także jeśli będziecie zainteresowani czyszczeniem wszystkiego, odnalezieniem tych wszystkich Mokoko, to warto wtedy na takie poradniki sobie zajrzeć. No bo też umówmy się, normalnie... O, jest następne. Normalnie to raczej małe szanse, żebyście znaleźli wszystkie, bo naprawdę czasami niektórych nawet nie widać, jak podejdziecie do nich. A tym bardziej, że tych znajdziek też jest cała masa. Oprócz Mokoko są jeszcze inne rzeczy, ale nie chcę tutaj o nich na razie dyskutować, bo mówię, temat na książkę. Znajdźki w tej grze to temat na książkę i cała eksploracja. A strasznie mi się podoba ta interakcja, że co chwilę trzeba skoczyć. Niby takie proste, nie? Podbiegamy, wciskamy G, postać ubi sama, ale takie, nie wiem... Takiej filmowości trochę dodaje to do tego, taki delikatny parkour. Dobra, tam w lewo nie ma po co iść. Może tam Mokoko jakieś być, ale już nie będę za nimi tak biegał. Musimy porozwalać te chaty. A co ja tutaj nie zniszczyłem jeszcze trochę? Jest? Jest. Dobra. Jeszcze ta. To jakiś mocniejszy typ jest. No zobaczcie, przewróciło go. Niektóre skille mają takie efekty, tak? Możecie jakieś stany walnąć skillem. O Jezu! Się rozgadałem. No hard to jednak hard. No jest, może faktycznie trochę to mocniejsze. Dobra, możemy iść dalej? Możemy. Czasem właśnie jak jesteście w instancji, w jakimś dungeonie, to może być wymagane wyczyszczenie tych potworów do końca, ale to zawsze wam piszę tutaj po prawej stronie przy opisie questa, tak? Jeśli czegoś nie zrobiliście, zerknijcie, cofnijcie się. Ładnie się ustawili pod snajperkę. Tutaj też takie, widzicie, zielone kulki czasem wypadają i one na dole macie buffy nad tym, one dają wam na chwilę, na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund delikatne buffy. Na przykład zwiększają siłę ataku, prędkość poruszania się i tak dalej, i tak dalej. Zamknięte przejście, ale z tego co kojarzę, ono się potem otwiera i tam chyba są
dodatkowe Mokoko Seeds. Muszę się przyzwyczaić do leczenia, bo coś zapominam o tym. Zerknijmy, czy się teraz otworzyło, czy to się zgadza z tym, co powiedziałem wcześniej. Czy mogę to rozwalić teraz? Nie. Może trochę później? A może tu jest właśnie to wymagane, żeby wyczyścić wszystkie potwory? Nie, już wiem, już sobie przypominam. Teraz chyba, jak zabijemy tych gości do końca. Dobra, i mamy tam opcję zeskoczyć, ale szybko tam wrócę, czy zobaczę, czy teraz się odblokowało to przejście, bo tak mi się wydaje, że to był warunek, dojść tam do góry. Tak jest, możemy teraz rozwalić. No i macie, przejście tutaj otwarte, trochę więcej potworów, przeciwników, ale chyba tutaj Mokoko będą też właśnie ukryte. Gościu, daj mi spokój. O, i też zobaczcie, w dungeonie macie gościa, który wam zalicza tutaj progres w Adventure Tomie. Jest mu Coco Seed, no widzicie. Kolejny taki sekrecik. Chyba jeden, nie widzę więcej, albo jestem ślepy. No nieistotne, lecimy dalej. Tutaj to skakanie, akurat w przypadku Gunslingera macie na dodge skakanie, spacją się to robi. Można podwójnie, tak? W przypadku tej klasy. Takie mini salto zrobić. Zobaczcie. Jak nacisnę raz, robi raz, nie? A jak nacisnę szybko drugi, bo to też, jak najedzicie na tego skilla, Stampede jest combo, tak? Czyli naciskamy drugi raz spację i będzie podwójny przeskok. No, tak jak teraz. Inne klasy mają jakby swoje te przeskoki. Dobra. Co tu mamy? Musimy poniszczyć jakieś jajka. No trochę ich tu jest. Może źle zrobiłem, że wziąłem harda. No widzicie, nie jest to jakieś wielkie wyzwanie, nawet solo. Zresztą to jest chyba tak w Lost Ark, że jak idziecie w grupie, to poziom się troszeczkę zwiększa. Z automatu, jak idziecie solo, to jest ustawione jakby pod solo, tak? Także zawsze, tak czy siak, będzie to jakieś tam wyzwanie. No chyba, że przychodzicie postacią z dalszego obszaru, macie większy item level niż jest wymagany do tych instancji, tak? To wtedy wszystko będzie trywialne, wiadomo. No też zrobiłem bez sensu, nie? Zmieniłem na snajperkę i poszedłem blisko. No, taki mój umysł, tak on działa, wybaczcie. Jeszcze tutaj trochę jajek. Dobra, jeszcze jedno. I lecimy dalej. Gdzie my już jesteśmy? No już daleko, daleko. No skurczybyki, no dużo ich. No jakby mnie tak wszyscy dorwali, to bym pewnie zginął dosyć szybko. Dobra. No cholera, jasne.
Ładnie mi się ustawcie. Pięknie. Nowa broń. Czekajcie, już zerknę. Nie, nie jest lepsza, ale mam jakieś lepsze galoty. To może szybciutko zmienimy. Dobra, mamy bramę i koniec mapy. Z tego co widzę, no to szykuje nam się walka z bossem. Najprawdopodobniej. Some good news for your sake. Yes, the tablet piece here. So this is the key to discovering the secret of the Ark. The rest is in that cathedral. Perhaps it's time I go on a holy pilgrimage of my own. Dobra, wbijamy, kopiemy mu dupsko. Albo on nam, zobaczymy. No, i się zaczyna, nie? Jakaś szarża. Aha, jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem od początku tutaj naszej przygody z Lost Ark. Gra ma tutaj system flankowania tych bossów. Jak... O Jezu, Jezu! Jak strzelacie do bossa chyba od tyłu, to skille mogą robić troszeczkę więcej obrażeń. Czy niektóre skille już tam niedokładnie pamiętam, jak to jest. Ups, ups, ups. No, nie mogę, miałem... Odnawiał mi się odskok. To też ważna informacja, że odskokiem możecie przerywać animację skilli. Także jeżeli coś ma długą animację, to odskoczcie, jeżeli jest jakieś zagrożenie, że was boss trafi. Jezu! No jeszcze, jeszcze. No jednak trochę to trwa tutaj. Ale jak się pamiętać o tym leczeniu, to mówię, nie, za trudne to nie będzie. No, pierwsze instancje no, nie mogą być za ciężkie, prawda? Co innego grupowe. O, widzicie ten pasek na dole, co jest? Ten fioletowy, co był fioletowy, już się robi czerwony. Bo... Zaraz bossa zestanujemy, oszołomimy go. Będzie to, o czym wspominałem w pierwszym odcinku. O, jest. Widzicie? Nic nie robi. Teraz powinniście korzystać z najmocniejszych umiejętności. Znowu. Jest back attack. Widzicie? Pojawiło się na czerwono, że trafialiśmy bossa od tyłu. Nie dość, że miał oszołomienie, to jeszcze jak trafiacie go od tyłu, naprawdę gigantyczne obrażenia. Dobra, jeszcze trochę. Może ekwilibrium go dokończymy, albo nie. So many tablet hunters these days. You're too late. I already gave it to the demons. If the demon has the tablet piece, Prideholm is in danger. We must hurry back. Kurde, czyli nasze miasto jest w niebezpieczeństwie początkowe. Zaraz tam pobiegniemy za Armenem. Tylko sobie polepszymy skille trochę. Ekwilibrium? No dobra, damy trochę w ekwilibrium jeszcze. Albo nie, czekajcie, weźmiemy sobie... Tutaj, naszą snajperkę, bo to dosyć solidnie wali. O, może czas sobie skrócimy. Albo to zwiększy nam trochę obrażenia. I może w ten shotgun trochę damy. Na razie tak na ślepo ładuję te punkty. Dobra, wychodzimy z instancji. Aha, czekajcie, mamy tu już pod klawiszem. Musimy ocalić nasze miasto. Tylko czy to czasem nie muszę się teleportować do miasta? Może coś pokićkałem? Zaraz zobaczymy.
No ale tak się prezentują dungeony. To jest pierwszy dungeon, jeden z najmniejszych oczywiście. Każdy ma, jak widzicie, na końcu bossa. Dobra, gdzie ja mam teraz? Aha, no, po prostu się portniemy do miasta. Dobra. No i teraz jak wracamy, widzicie, zmienia się nawet ekran ładowania, coś się będzie działo. No epicko, prawda? Czyli tak jakby, no, instancję nam z tego zrobili kolejną. Musimy tutaj ludzi ratować teraz. Ciebie, kochany, to z shotguna, bo jakiś większy jesteś. Przejdę tu, nie? Lecimy, musimy uratować Nerię. Oj. Dobra, jest za barykadą. A nie, ona jest w tawernie. Dobra, czyli musimy troszeczkę tych wieśniaków poratować. Tu jeszcze paru będzie. Dobra, spróbujmy ich trochę zgrupować, żeby tu sprawniej poszło. Kurde, jeszcze jakieś kule przyzywające, portale. O, i zaczynają się też większe barany. Nam siłę ataku zwiększyło przy okazji. Może się przydać za chwilę. Jakby nam rzucili w pysio jakiegoś bossa. Spoko, człowieku, nie panikuj, Jezu. Swoją drogą, tyle był tu sam, a jeszcze go nie ubiły? Ciekawe. No, dawaj. I jeszcze do tawerny. No wchodź, co jest? A gdzie jest ta Neria? A, tutaj gdzieś chyba u góry, po schodach. Jezu. Jeszcze skurczybyków. Tego kościoła będziemy musieli jeszcze. A tak mówię, bo naprawdę nie pamiętam dokładnie,
jak to wyglądało. No oczywiście musi być jeszcze wielki dupek na finish. Come on, come on. No widzicie, mało tych skilli jeszcze, mam na shotgun i na snajperkę, to tak robię tą rotację z przyzwyczajenia, a tam tylko jeden skill się odnawia. Dobra, jest załatwiony. Say plenty, old man. Just watch. Verut! More victims? Finally, a priest with a little fight in them. My turn. For what you've done to these people. Such power. You are a Delane. Interesting. Sadly, I think it's time to leave. But don't worry. We'll meet again. No, akcja jak z Dragon Balla, co? Verut! Armin! You use that power again. I know, but I had no choice. The more you use it, the further you will be consumed by its darkness. I won't use it again. About what you saw back there. I am a Delane, born of a human and a demon. But that's not important right now. The tablet. It is safe, as are its secrets. Thanks to you. This tablet, now complete, describes the secret location of the fabled Ark of King Lutera. Ciemna strona mocy w Armenie siedzi, widzicie. Dobra. Stay in this village for a couple of days. I'll share what I learned from the tablet when the situation here becomes... No okej, musimy tu zostać parę dni. To nam przeskoczą w czasie, będzie naprawione miasteczko. No jestem ciekaw, czy się teraz odblokują, bo chciałem wam to jeszcze pokazać w tych początkowych odcinkach, ten system właśnie lojalnościowy. Może to będzie teraz. Też właśnie chcę to robić w taki sposób, tak jak wy będziecie to poznawać, grając pierwszy raz tą grę, mniej więcej w tym samym tempie, tak? W tej samej kolejności. Te pierwsze dwa, może trzy odcinki będą właśnie takie dłuższe, bo będę wam pokazywał wszystko, co przechodzę, a później skupimy się na jakieś tam ciekawsze instancje, pokażę, czy większe miasta, jak już dojdę, systemy, które tam są. Neria. I mamy z Nerią już system lojalnościowy? Mamy chyba, jest, odblokował się. Rewelacja. Tylko ma jeszcze do nas jakieś zadanie.
Raport Unlock. No tu się nazywa to raport, tak? W naszej zachodniej wersji. Virtue Point. Mamy też właśnie, widzicie, akurat nam od razu gra wyjaśnia, na czym to polega, też tutaj po angielsku. System Virtue i mamy też... O, jest ten quest na peta. No kurczę, widzicie, nie musiałem brać tego peta ze sklepu. Jest, dostaniemy tego zająca. No dobra, dobra, to będziemy mieli dwa. Nic się nie stało, to i tak nie ma znaczenia na dłuższą metę teraz. I dostaniemy też karty za wykonanie tutaj głównego zadania. To też wam to pokażę. I jest wykrzyknik i różowy. Dobra, to może tak na szybko tutaj wyjaśnimy sobie ten cały system lojalnościowy. Macie NPC-a, który ma serduszko, tak? Tutaj ma serduszko Sierra, o której wcześniej mówiłem. I tutaj mamy Nerię, która nam dodaje też quest lojalnościowy. I macie kilka sposobów na zwiększanie tutaj tego poziomu lojalności relacji z tym NPC-em. Jak sobie klikniecie tutaj wykrzyknik, najedziecie na niego, znak zapytania, przepraszam, to macie pokazane, jakie są poziomy tej lojalności, tak, z danym NPC-em. Macie neutral, amicable, friendly, trusted. Im niżej, tym wyższy, tak? I neutral wymaga tylko dwóch poziomów, amicable być wymaga już trzech, friendly trzech i trusted to jest maksimum, tak? Jak to się robi? Jak się zwiększa ten poziom? No możecie dawać prezenty. Różne są prezenty, są fioletowe, są legendarne. Legendarne oczywiście dają trochę więcej punktów. I każdy prezent daje jakąś tam odpowiednią ilość tych punkcików. Na przykład 300 da fioletowy, tak? Jeżeli jest to jakiś przedmiot, który akurat dana postać lubi, to da trochę więcej. Możecie też, żeby zwiększyć ten poziom, zagrać na instrumencie, jeśli macie daną piosenkę, którą akurat lubi ten NPC, tak? I tu jakbyśmy mieli Hearts Melody, to dostalibyśmy 250 punktów tego raportu. Możecie zrzucić emotką. Akurat mamy emotkę, którą Neria lubi, no to użyjmy, zobaczymy, co się stanie. Pomachamy. I co? Jest, 250. Zobaczcie, jest progres. Możemy też po prostu pogadać z daną postacią. Jak jest jakiś dialog, tak? Unikalny. Jest, był i zwiększyło nam poziom neutral level 2 jest. Możemy też wykonać questa. W nagrodę też będą akurat przedmioty, prezenty, tak? Dla postaci. Ziemniaki dostaniemy. Dobra. Jak zostać lepszym kucharzem? No tutaj mieliśmy jeszcze jedną rzecz, bo mogliśmy... A właśnie to zrobiłem chyba, odebrałem nagrodę, to były te ziemniaki. Tu dopiero jest quest, przepraszam, pomieszałem. No dobra, niech da nam tego questa. Całe to okienko tutaj lojalnościowe jest dostępne... Uhuhu, czekajcie, bo się gubię znowu. Profile Adventure chyba jest, raport, Alt plus N można nacisnąć. I tu macie wszystkich NPC-ów w takiej kolejności, na jakiej pojawicie się na kontynentach danych. Czyli zaczynamy tutaj od pierwszego Retramis i macie Nerię i Sierę tutaj, z którymi możecie zwiększać ten poziom reputacji. Możemy sobie odebrać nagrodę pierwszą. Ancient Gold Coin, 8 sztuk. I to jest po prostu 1000 srebrników razy 8, tak? Bierzemy sobie tą nagrodę. Jest w naszym inwentory już. Zobaczcie, że dalej, jak dojedziemy do poziomu zielonego, amicable, friendly, to dostajemy coraz lepsze nagrody, tak? Za friendly dostaniemy na przykład w przypadku tego NPC-a kartę. Potem na najwyższym poziomie dostaniemy troszeczkę punktów do statystyk. Troszkę żywotności, troszeczkę charyzmy, także no, opłaca się. Opłaca się to z czasem zwiększać. Tutaj ze Sierą możemy sobie też, no możecie, nie musicie stać przy danym NPC-u, tak? Możecie to odebrać sobie z tego menu, te nagrody. Ale już żeby zwiększyć, to musicie przyjść do NPC-a i z nim pogadać. Tu też więcej nagród, punkt rezurekcji. O, na przykład dostaniecie specjalnego ziemniaka, przedmiot kolekcjonerski, który z kolei jest wymagany tutaj, do zwiększenia sobie, uzupełnienia tutaj naszego Adventure Stone. Także widzicie, jak to wszystko jest sensownie tutaj połączone ze sobą. I to w zasadzie tyle na temat tego systemu lojalnościowego. Tych NPC-ów będzie z czasem coraz więcej, jak będziecie przychodzić tutaj te lokacje. Widzicie, dalej są kolejni. Niektóre lokacje mają nawet kilka stron tych NPC-ów. Tu macie na przykład, to są NPC akurat, które się pojawiają na morzu, tak? Jak statkiem pływacie, na różnych wyspach będą. Hey,
No, możemy sobie zrobić tutaj jeszcze ten quest na peta szybko. Albo w zasadzie nie, dobra, to już zrobię poza materiałem, tak? Żeby nam nie zajmowało czasu. No, ale jest, możecie, jak widzicie, działać tutaj w tej kwestii tego peta mieć za darmo. Tutaj tym serduszkiem jest zaznaczony ten quest lojalnościowy. Ale nie będę go teraz kończył materiale. No wiadomo, skończycie questa, oddacie nagrodę, dostaniecie trochę punktów lojalnościowych. I z czasem mogą się pojawić kolejne questy lojalnościowe i macie wyższy poziom reputacji z danym NPC-em, tak? Dobrze, myślę, że tutaj na ten odcinek to będzie tyle, żeby to nie było znowu zbyt długie. W kolejnych już będę się skupiał, może trochę przeskoczę, zobaczę jak to będzie, już pokażę jakąś inną instancję albo jakiś inny system, jak to działa, tak? A jak już gdzieś dojdę dalej, albo jakieś większe miasto, gdzie co jest, tak? A już nie będę tutaj pokazywał samej tutaj eksploracji i biegania po mapach, bo oczywiście zajęłoby to zbyt dużo czasu. Także na tą chwilę, na tym koniec i do następnego odcinka. Hej.